Drogie Byki, to będzie czytanie takie jesienne dla Was, które obejmuje różne dziedziny życia, od uczuć, partnerstw, relacji z innymi, poprzez sprawy takie czysto materialne, pracę, finanse i takie wejrzenie w przyszłość. Rezultat tego Waszego zmagania, no mniej więcej 3-miesięcznego. Użyłam tutaj 3 talii kart. Jak widzicie, pierwszy rząd kart to karty Kim Kranz, to uczucia. Drugi rząd to karty Tota i to właśnie praca i materia. Trzeci rząd to taki rezultat, wynik, przyszłość, wejście w ten nowy okres i to są karty Christine Zwick. Oczywiście też użyłam swoich kart, żeby taką poczuć energię ogólną tego czasu, żeby też jakiś dodatkowy przekaz dla Was mieć. I tutaj jest karta niesamowita spośród moich kart, takiego zaufania do losu, do tego, co macie wokół siebie, do wszechświata. Bo to jest karta takiego klonu, drzewa niezwykłego, pełnego optymizmu i radości. I właśnie wizerunkiem jest kobieta, która się przytula do takiego drzewa, która czerpie z niego ten optymizm i radość i jak gdyby tak przytulając się do tego drzewa, biorąc od niego jego energię, może oddać mu wszystkie swoje kłopoty również i pójść dalej z takim optymizmem, który wzięła, z taką nadzieją, że będzie dobrze. Właśnie karta mówi głównie o ufaniu światu, zaufanie temu, co się wydarza, że nic, co nie dzieje się i nie ma swojej jakiejś przyczyny, ale wszystko dzieje się w dobrym kierunku, że ten skutek, który często nas przeraża, on ma swoje uzasadnienie, czegoś nas ta lekcja będzie uczyć. Coś, jakieś doświadczenie wyciągniemy, jakąś właśnie naukę. Będziemy silniejsi, żeby móc iść dalej. Będziemy mogli spojrzeć inaczej na życie. I z perspektywy czasu, jak ocenimy wydarzenia, które na początku wydawały nam się trudne, uznamy, że one były konieczne, że one właśnie dały nam możliwość jakiejś zmiany, spojrzenia innego. I myślę, że no nie będzie to łatwy czas dla Was. Pokazują to w ogóle wszystkie karty, że będziecie się zmagać z różnymi problemami, ale pokazują też, że właśnie będziecie się uczyć, że będziecie to wszystko rozumieć po drodze, co się Wam wydarza i że będziecie się transformować dzięki temu, poradzicie sobie, że właśnie będziecie chcieć coś zmienić, że w związku z tym, że zmiany przychodzą z zewnątrz do Was, Wy je zaakceptujecie w końcu, zmienicie coś w sobie, żeby móc tacy zmienieni w tym zmienionym krajobrazie funkcjonować. I że to nie będzie łatwe, mówi karta tła w postaci 10 mieczy. To jest karta, widzicie, kobiety bardzo cierpiącej. Tutaj na wizerunku jest właśnie kobieta taka nad przepaścią, która po prostu jak gdyby jeszcze chwila spadnie na dno. Ale właśnie ciekawe to jest to, że ona nie jest na dnie. Ona jest nad przepaścią i ma możliwość nie wpaść do niej. Przytłaczają ją i myśli. Przytłaczają ją jej własne projekcje na temat przyszłości być może. Ona się czegoś obawia, boi i to powoduje, że ona niesie jeszcze większy ciężar, a z tym wszystkim można sobie poradzić. I mówią o tym następne karty tła, że w ogóle wybrniecie z problemu.
bo jesteście jak takie drzewo, które rośnie w ziemi, która nas żywi, która zawsze dba o to, żebyśmy byli otuleni, żebyśmy mieli co jeść. Jednocześnie mając tak rozległe korzenie, zobaczcie, one tutaj w ilustracji karty 6 kielichów są takie kolorowe, one są właśnie życiodajne, one stabilizują całe to drzewo. Pień, który też jest potężny, i koronę, która może kwitnąć i sięgać nieba. Wasza stabilność to wasze korzenie, wasza przeszłość, wszystkie te doświadczenia, które zebraliście, taka bezwarunkowa miłość do siebie samych, do tego, kto was i co was otacza. I o tym mówi również król kielichów, tutaj w tocie nazwany rycerzem kielichów. Ale to jest właśnie taki pełen empatii i miłości człowiek, który pomaga światu, który jest pełen współczucia, który umie wybaczać, który umie otulać, który wie, co to jest miłość. I temat miłości tutaj w tym waszym czytaniu bardzo się będzie przewijał. I na różne sposoby, bo będzie to miłość partnerska, taka miłość, o której my wszyscy marzymy, żeby właśnie było porozumienie między dwojgiem ludzi, takie miłosne, takie wpatrywanie się w siebie, takie rozumienie siebie, takie współodczuwanie, współbrzmienie. Bo macie piękną kartę dwóch kielichów, ale nie jest to takie proste, jak wiemy, i będziecie przechodzić tej jesieni przez różne problemy. One będą dotyczyły waszych partnerstw, bo powtarzają się tutaj dwukrotnie właściwie karty kochanków. Będziecie dokonywać różnych wyborów, będziecie przeżywać różne rzeczy, być może właśnie w waszym partnerstwie. Będziecie odczuwać też zranienie i to nie jest łatwe. Być może to będzie mama waszych dzieci. Jeśli jesteście mężczyznami, być może wasze dzieci odchodzą, wychodzą z domu, może są już na tyle dorosłe, że właśnie opuszczają dom. I będzie to dla was bardzo trudny czas. Mówię to na podstawie właśnie kart tego górnego rzędu. I choć jesień właściwie zaczynacie taką fajną kartą równowagi, gdzie macie zbalansowane właściwie wszystko pod kontrolą, że umiecie radzić sobie, jesteście w harmonii ze światem, z przyrodą, właśnie z tymi drzewami i naturą, od której zaczęliśmy, to jednak właśnie głównie chyba tak to będzie październik, listopad, będziecie przeżywać takie trudne chwile. Być może związane właśnie z waszym partnerem, partnerką, a być może właśnie z dziećmi, które wyfruwają z gniazda. Bo karta trzech mieczy, która właśnie oznacza takie mentalne cierpienie, takie emocjonalne cierpienie również, takie nieradzenie sobie z czymś, bo sam wizerunek tej karty no już mówi sam za siebie, ale ta karta znajduje się pomiędzy królową pentakli a królową kielichów. Obie królowe oznaczają macierzyństwo i zresztą w wizerunku karty królowej pentakli widzimy takie piękne matkowanie, taką matczyną miłość, taką troskę o dziecko. I myślę właśnie, że możecie coś takiego przeżywać, że wasze dziecko, nie wiem, idzie na studia albo po prostu zmienia miejsce zamieszkania, wyfruwa z gniazdka i jest to dla was trudny moment. Być może jest to moment, w którym opuszczacie wy coś, może właśnie wy zmieniacie miejsce, bo macie też kartę ośmiu kielichów,
które wyraźnie mówi o wychodzeniu z tego, co jest dla nas trudne, co nam nie służy, co komplikuje już nam życie, co już nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, i opuszczamy to, wychodzimy z tego. Ta karta znajduje się przy karcie dwóch kielichów. Być może to w Waszym partnerstwie jest właśnie jakiś problem, a być może te wszystkie problemy się na siebie nakładają. To oczywiście jest możliwe. W każdym razie rezultatem tego wszystkiego no są jednak te dwa kielichy. To porozumienie jest. Czyli pomimo perturbacji, różnych kłopotów po drodze, jakie możecie spotkać od Waszych dzieci, od Waszych partnerów, być może przyjaciół, jest jakaś destabilizacja, jest coś, co burzy Wam Wasz układ. No ktoś wyjeżdża zdecydowanie, bo jest również paś buław, który oznacza właśnie podróżowanie, taką ciekawość świata. To jest taka młoda energia, która oczywiście może należeć do Was, a równie dobrze może należeć do Waszego dziecka, które właśnie wyjeżdża. Być może do Waszego partnera, który Was opuszcza, który być może nie opuszcza Was na zawsze, ale po prostu wyjeżdża. I to powoduje, że Wy się zamykacie, że jest Wam źle, że jest Wam smutno. Tutaj rysuje się mnóstwo scenariuszy, w którymś momencie Wy będziecie nieszczęśliwi, będziecie szukać jakiegoś rozwiązania, bo widać to uwikłanie Wasze w jakąś trudną, taką emocjonalną sytuację. Ale niewątpliwie znajdziecie rozwiązanie, no bo to czytanie kończy się bardzo ładnie, tą dwójką kielichów, czyli tym porozumieniem. Zaufajcie więc sobie, zaufajcie światu, że to, co się dzieje, no jest jakimś naturalnym biegiem rzeczy, że pewne rzeczy się zmieniają, pewne rzeczy i osoby odchodzą, że Wy macie też prawo od pewnych sytuacji odejść. I chyba właśnie takim antidotum na te trzy miecze, na tą trudność przeżywania czegoś, jest otwarcie się, jest nie bycie takim hermetycznie zamkniętym w czymś. Otwarcie się na różne inne możliwości, które na pewno są wokół Was. Pod kartą trzech mieczy jest karta czterech denarów. I zobaczcie może w tę kartę. Ona jest takim właśnie zamknięciem, takim obwarowaniem bez wyjścia. Jak gdybyście tkwili w sytuacji i nawet nie chcieli z niej wychodzić, nie próbowali znaleźć rozwiązania. To nie jest dobry scenariusz na cokolwiek, bo jeżeli Wy nie dokonacie pewnych zmian w sobie, nie pozwolicie sobie na zmianę, to przyjdzie coś większego od losu, co Wam coś rozwali, co spowoduje, że tak czy inaczej trzeba to zmienić. Trzeba zmienić swój stosunek do świata, bo wydarzy się coś. I tutaj może teraz poopowiadam Wam troszeczkę te scenariusze, które mogą dotyczyć Waszej pracy, której myślę, że trzymacie się dosyć kurczowo. Jesteście silni i jacyś wytrwali w czymś, bo mówi o tym karta dziewięciu buław. To jest księżyc w strzelcu. Strzelec jest takim bardzo otwartym znakiem. Takim widzącym dalej, widzącym więcej, tak perspektywicznie patrzącym. I dlatego może jesteście wytrwali, bo wyczekujecie, że to, co jest trudne, przejdzie, minie i później będzie lepiej. Ale pomimo wszystko jest w tym trochę strachu i niepewności. Czekacie, ale boicie się, że to trwanie Wasze będzie albo zbyt długotrwałe, albo
przeczuwacie, że coś może się wydarzyć, co popsuje Wam Wasz plan, który w jakiś sposób jest misternie budowany, bo następne są właśnie dwie czwórki, cztery kielichy, cztery denary. To jest trochę takie zamknięcie, właśnie tkwienie w sytuacji, no niby stałej i dającej stabilność, ale nie dającej możliwości jakiegoś rozwoju, ekspansji na zewnątrz. I przychodzi Wam tutaj z rozwiązaniem właściwie los, bo przynosi Wam wieżę. Wieża to jest jakieś nagłe wydarzenie, które coś psuje, zawala, burzy, ale ten sposób umożliwia Wam zaistnienie w Waszym życiu czegoś nowego, jakiś inny wybór. Bo o wyborze mówi właśnie następna karta. To są kochankowie, którzy oznaczają owszem partnerstwo, miłość, ale oznaczają też często właśnie dokonywanie jakiegoś wyboru. A żeby wybierać, trzeba mieć różne opcje. I to jest fajne, że te różne opcje zaistnieją, że będziecie mieć wybór. Ten wybór dotyczy oczywiście i funkcjonowania w materii, ale wracam również do tych partnerstw właśnie, tych miłosnych, że ta karta kochanków jest pomiędzy królową kielichów a królową buław. Czyli macie wybór pomiędzy dwoma postawami, pomiędzy dwoma na przykład kobietami. To są różne energie, bo królowa kielichów, tak jak zresztą królowa pentakli tutaj wspomniane już wcześniej, to są kobiety otulające, kobiety zapewniające miłość, kobiety troszczące się. Natomiast królowa buław to jest kobieta, która jest pełna ognia, namiętności, która wyzwala zupełnie inną energię u mężczyzny. Ona zwraca uwagę. Ona od razu jest zauważalna. Ona kreuje, ona wymaga, ona stwarza. Ona prowokuje i ona też wymaga kreacji od kogoś, kto jest obok. Więc zaufajmy, kochane byki, losowi, bo los prowokuje Wam właśnie taką sytuację, w której wydarzy się coś, co wyzwoli właśnie być może z Was taką energię królowej buław. I taka energia właśnie pozwoli Wam wyjść ze stagnacji, z czegoś takiego, z takiego zamknięcia, z takiego uwikłania w coś, co już nie jest dla Was. Jeśli jesteście kobietami, to myślę, że w takiej postawie królowej buław, która wie, kim jest, jest dumna z siebie. Ona bardzo wierzy w siebie, w swoje możliwości, umiejętności. Ona tym zdobywa świat, tą pewnością siebie właśnie. I właśnie w takiej postawie możecie coś ugrać. Możecie zapewnić sobie jakąś stabilność finansową, możecie wejść w jakiś nowy układ finansowy, w jakieś nowe partnerstwo być może, podpisać jakiś nowy kontrakt i w ten sposób też ustabilizować się, wejść znowu w taką harmonię wewnętrzną, w taki spokój, w takie zabezpieczenie, bezpieczeństwo. Być może też ta dziedzina, w której Wy zaczniecie teraz się spełniać, zaczniecie ją eksplorować, może dotyczyć właśnie kreowania czegoś takiego artystycznego bardziej, bo macie tutaj kartę sztuki. To jest karta równowagi, ale w tocie nazwana właśnie w ten sposób i rzeczywiście może to dotyczyć jakichś takich artystycznych wyzwań, kreowania czegoś wyjątkowego, spełniania może swoich pasji. Może pora opuścić ten obszar swojego działania, który Was już nie zajmuje, Was już nie rozwija, bo macie te 8 kielichów. To jest właśnie takie odchodzenie od tego,
co już nie jest dla nas, bo sytuacja się zmieniła, my się zmieniliśmy i teraz stoimy właściwie w miejscu, tak? Bo o tym mówią te wszystkie czwórki tutaj i trzeba jak gdyby to przerwać, trzeba to zmienić. Jest ta wieża, jest królowa buław, jest prężne działanie, jest ogień i jest karta śmierci, która mówi o transformacji, o ogromnej zmianie. I może spójrzmy razem na wszystkie karty, to będzie bardzo ładnie widać. Ja je czytam wzdłuż, w poprzek, po skosie, bo każde ułożenie kart jest znaczące, która jest pod którą, która jest obok której. I zobaczcie, te trzy miecze. To jest, pod nią jest karta czterech denarów, taka stagnacja, a pod tym jest karta śmierci, karta ogromnej transformacji, przemiany, karta wyjścia z tego bycia w nieszczęściu, bycia w rozpaczy, bycia w rozczarowaniu, karta przemiany od wewnątrz, zauważenie, że świat istnieje na zewnątrz, że jest słońce, że jest radość, że można inaczej, że można pójść na spacer, można przytulić drzewo, można uśmiechnąć się do słońca, można zauważyć szczęście, można zauważyć radość, bo one współistnieją w naszym życiu, tak samo jak smutek i łzy, że to wszystko jest ze sobą poplątane w takiej, nie wiem, tkaninie życia, gdzie jest wątek i osnowa, jest smutek i cień i jednocześnie jest radość i szczęście. I poprzez taką przemianę od wewnątrz zmieniamy to nasze zewnętrze, bo my tacy zmienieni oglądamy świat inaczej, ten świat nabiera barw. I dzięki temu też zyskujemy moc. Bardzo ładnie jest pokazana ta moc właśnie w rycerzu buław. Tutaj u Krystyn Zilich jest to taki rycerz pełen ognia, barw, koloru, który wkracza w taki smutny krajobraz i zobaczcie, zabarwia go ogniem, zapala to wszystko swoim zapałem i od razu to inaczej zaczyna funkcjonować i żyć. Cały świat wokół niego zaczyna być barwny. I właśnie być może w życiu tutaj pań może pojawić się taki ognisty mężczyzna. Tak jak w życiu mężczyzn może się pojawić ognista królowa buław. No coś się wydarzy tutaj, czy na niwie zawodowej, czy bardzo prywatnej, czy może i w jednej i w drugiej dziedzinie, przez tą zmianę naszej postawy wobec życia, z takiej właśnie wypatrującej braków, smutków, na taką pełną optymizmu i radości, zaufania do życia, to okaże się, że właśnie w takiej postawie przyciągamy do siebie też tą radość, przyciągamy to szczęście, te dobre wydarzenia. Bo teraz może spójrzmy na to wszystko razem jeszcze raz i na ten dolny rządek, zobaczcie. W tym dolnym rzędzie mamy tą transformację, tą śmierć, która tak dużo w nas zmienia, bo coś w nas umiera, żeby się narodzić od nowa. Właśnie umiera w nas to zniechęcenie do życia, ten smutek, to rozczarowanie, to, że zamykamy się w tym własnym sosie tych właśnie trudów, które były, które zresztą już przeszły, które w większości u Was są przeszłością, którą tak rozdrapujemy i ona cały czas w nas żyje. Wystarczy to po prostu oddalić od siebie, tak zaakceptować, że to, co było, to się zdarzyło, czegoś nas nauczyło i teraz trzeba z tą nauką po prostu iść dalej. I zobaczcie, karta śmierci, a obok jest karta kochanków. Dwojga ludzi, którzy
porozumiewają się ze sobą, która to porozumienie dzięki temu właśnie, że mamy te przeszłe doświadczenia, teraz może być pełniejsze. Może to dotyczyć związków, które są trwałe, które nie były przerwane, rozerwane, choć były nadwyrężone jakimiś rozczarowaniami, jakimiś wydarzeniami. I teraz mają okazję z taką właśnie nową energią, dzięki temu, że wy, byki, wchodzicie właśnie w taki czas pełen ognia, pewności siebie, zaufania do życia. Teraz w to partnerstwo wnosicie nową jakość, nowych siebie i dajecie słońce, bo w tym rozdaniu, zobaczcie, jest też słońce. I popatrzcie, jakie piękne są te karty na samym dole właśnie. Ten cudowny, kolorowy, płomienny rycerz buław, który niesie ogień. Ci piękni kochankowie, którzy dotykają się z miłością i doceniają siebie nawzajem. Ta wielka zmiana, którą wy dokonujecie w sobie, ta transformacja tutaj jest tak pięknie pokazana za pomocą tych motyli, które zaraz wylecą stamtąd i będą kolorowe. I zobaczcie to słońce. To piękna energia właśnie dużej pewności siebie, dużej wiary w siebie, zaufania życiu i kreowania tego życia. Zauważenie, że mamy na nie bezpośredni wpływ tym, co mamy w środku, tym, co mamy wewnątrz nas, tym nastawieniem do życia, to przekłada się na to, co tworzymy i co nas spotyka na naszej drodze. I mówiłam tutaj właśnie dużo o wyborach, których będziecie mogli dokonywać w związku z tym. I tutaj właśnie mówiłam o panach, że mają te energie żeńskie, właśnie takie różne wokół siebie, taką otulającą, troskliwą i taką wymagającą, zupełnie inną energię kobiety królowej buław. I tak samo tutaj panie mają wokół siebie dwie zupełnie różne energie. To jest właśnie ten rycerz buław i ten król kielichów. To są dwie bardzo niesamowicie różne energie. Ognista, namiętna, nagła, taka spontaniczna, która wkracza do waszego życia, albo taka właśnie otulająca, empatyczna, spokojna, rozumiejąca, jaką jest król kielichów. Być może, że oznaczają dwie różne osoby w waszym życiu. Być może jest to wybór pomiędzy partnerami, jakimiś konkretnymi mężczyznami. Być może jest to ojcowska energia i jest to partnerska energia. Ale w każdym razie jesteście też otoczeni ludźmi i w przypadku mężczyzn i kobiet, którzy chcą wami się zaopiekować, zatroszczyć, pomóc wam, czy właśnie w taki energetyzujący sposób ognisty, czy w taki otulający sposób kielichowy. Więc, drogie byki, dajcie się przytulić. Bądźcie gotowi się otworzyć na jakieś nowe możliwości. Nie zamykajcie się w tych swoich rozżaleniach, w swoich bólach, tylko wyjdźcie do świata. Dajcie się sprowokować tej wieży, która coś wam być może zawali, ale pójdźcie za tym, że to, co się zepsuje, nie będzie czymś złym, bo to widocznie i tak musiało się zawalić, no bo oprócz wieży tutaj przecież macie też kartę tych ośmiu kielichów, że to już nie funkcjonuje tak jak należy, to przestało płynąć, więc to trzeba poruszyć, właśnie tą energię trzeba poruszyć koniecznie
trzeba pójść naprzód. To jest właśnie, kochani, ten czas. Być może, że nie od razu nabierzecie tego rozpędu. Być może, że potrzeba Wam trochę, żebyście uwierzyli w siebie, żebyście zobaczyli ten ogień w sobie, te możliwości działania. Bo całe to czytanie kończy się też dosyć tak spokojnie i wyczekująco, bo to jest karta wisielca. Ale też niekoniecznie musi oznaczać bezruch, może oznaczać po prostu zmianę perspektywy spojrzenia. I myślę, że wiele byków zmieni sposób patrzenia na świat. I to jest cudowne, bo wyjdziecie z takiego smutnego czasu w taki bardziej optymistyczny. Zobaczycie wiele możliwości. Zobaczycie, że nie wszystko, co spotykacie na drodze, jest przeszkodą. Albo jeżeli już jest przeszkodą, to można spokojnie ją pokonać, bo macie ku temu potencjał. Reasumując, kochani, myślę, że ten czas jesienny nie będzie dla Was prosty, że będzie obfitował w różne wydarzenia, z którymi nie od razu się pogodzicie, ale te wydarzenia są niezbędne i potrzebne, żeby z Was wykrzesać energię, żeby Wam pokazać, że jesteście silni, że macie mnóstwo możliwości, że ta zmiana, która przychodzi, jest dobra dla Was. Te zmiany będą dotyczyły zarówno finansów, sposobu na zarabianie pieniędzy. Będzie też dotyczyła Waszych układów rodzinnych. Tutaj rzeczywiście będą jakieś odejścia, będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o dzieci. Być może one właśnie z Waszego domu odchodzą, być może to Wy coś opuszczacie. No w każdym razie na pewno jest ruch. Jest zmiana i jest też być może zmiana w partnerstwach. I nie bójcie się tych zmian. One są dobre, bo one w rezultacie przynoszą Wasze nowe doświadczenia, poznawanie siebie, poznawanie swoich możliwości, jakieś nowe pragnienia, nowe perspektywy, nowe spojrzenie na świat, nowych ludzi, nowych przyjaciół. Robi się po prostu ruch. Gwarno się robi wokół Was. Wychodzicie ze stagnacji, wychodzicie z takiego zamknięcia. I to jest fajne. I świeci Wam słońce. Ta jesień będzie dla Was, pomimo tych różnych wydarzeń, będzie świetlista, będzie rozjaśniona słońcem, dowiecie się czegoś. Będzie to najczystsza prawda, która Was uskrzydli, która Wam coś rozświetli, która Wam pomoże uwierzyć w siebie. I oczywiście, no jeszcze bym mogła tutaj snuć wiele scenariuszy i opowieści na temat Waszych żyć. Każdy jest inny, każdy z Was ma inne problemy. I w zasadzie tym ogólnym tutaj czytaniem no nie odpowiem na wszystkie Wasze zapytania. Dlatego jeżeli chcielibyście jakiegoś czytania partnerskiego, czy jakieś konkretne macie zapytania dotyczące Waszych spraw zawodowych, zdrowotnych, czy jakichkolwiek innych, to bardzo zapraszam do czytań prywatnych. Piszcie do mnie maile. Ja na każdego maila odpowiadam. I oczywiście dostosowuję te czytania do Waszych potrzeb. I bardzo Was pozdrawiam i życzę Wam pięknej jesieni. I do usłyszenia, kochani.